Dzisiaj otwieramy w naszej szkole izbę regionalną, która mieści się tutaj na górze w jednej z sal lekcyjnych. Ciekawy projekt, pięknie wyszła, super sprawa. I przy okazji piknik. Przy okazji piknik rodzinny, było niedawno Dzień Dziecka, także dzieciaki mają atrakcje zapewnione. Jakie atrakcje? Tor przeszkód, przygotowany przez niezawodnych strażaków z Jaśkowic, OSP, przez Radę Rodziców ufundowane dmuchańce, jest puszczenie baniek, balony, hulajhopy, skakania i liczne konkursy i atrakcje. I za chwileczkę jeszcze będzie jeden konkurs z wiedzy o słownictwa starych przedmiotów. Jeśli chodzi o pomysł tej izby, to faktycznie nabrał realnych kształtów w 2006 roku i w 2007 powstało stowarzyszenie, które zapisało sobie w statucie właśnie taki cel: podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców wsi Jaśkowice. No ja może najpierw chciałem bardzo serdecznie podziękować twórcom tej izby. Jak widzimy, ma ona również taki wymiar religijny. Bierze się to z pewnością stąd, że nasi przodkowie, nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie przecież byli ludźmi bardzo religijnymi i potrafili wyrazić swoją wiarę przez wystrój swojego mieszkania. 2006 roku minęło już troszkę lat, ale wspólnym wysiłkiem udało się właśnie tą izbę tutaj zorganizować. No, gratuluję pomysłu, ale pomysł to jeszcze nie wszystko. Dziękuję za przepiękne, wspaniałe, cudowne wykonanie. Takiej izby regionalnej chyba nie ma jeszcze w gminie Skawina. Cieszę się, że powstała w szkole, bo już kolejna powstaje w szkole. To, co Bronisław powiedział, to jest połączenie przeszłości z przyszłością, a przez stowarzyszenie nazywa się Nasza Przyszłość, więc kapitalne połączenie. To nie ma być takie czyste muzeum, gdzie są tylko eksponaty. Ta izba ma być miejscem, gdzie będziemy mogli uczniom pokazać pewne rzeczy, które w tradycji już niestety giną, a chcielibyśmy, aby jeszcze przetrwały. Ja chciałabym pogratulować pani dyrektor i całemu środowisku za taki wspaniały izby. To, co kiedyś było naszym marzeniem, bo mówię, w 2004 roku ja tu zaczęłam pracować, w 2006-2007 jeszcze nie mieliśmy nowej szkoły, a już wiedzieliśmy, że w tej nowej szkole będzie taka sala, w której będzie przeznaczona na taką izbę regionalną. Myślę, że jeżeli tu zrobimy na przykład jakieś spotkanie i jakaś babcia pokaże, jak się robi piękne kwiaty z bibuły, pokażemy, jak upleść wianek, pokażemy, jak, powiedzmy, zrobić jakiś stroik na święta, to będzie kontynuacja tradycji. Ja jeszcze chciałam tutaj przedstawić, to jest pan Mariusz Wilkosz, który jest wykonawcą tego. Brawo! Taka jakość życiem się cieszę, bo to od dawna już spotykam się jeszcze najpiękniejsze w świecie, lecz nie mogę ani ruszyć. Przez poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek powtarzam sobie, to Boże poznam ją. Matuszek, łacuruś, moja droga, przecież masz majątek, na co ci uroda? Inne bez majątku, lecz mają urodę tam się. Chłopcy schodzą jak w las po jagodę. Uroda, urodo, ty bym ja cię miała, dostała bym chłopca, jakiego bym chciała. Zbieramy w naszej nowej izbie regionalnej. Dziś także cieszymy się, że możemy czas spędzać razem.